Potrójne espresso. Jesteśmy, mam nadzieję, że jesteśmy. Tak, ja jestem, ale są goście, mam nadzieję. Goście Piotr Kalta, poseł Prawo i Sprawiedliwość, Andrzej Szejna, poseł Lewica i Paweł Poncyliusz, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Panom, no dobrze, to oczywiście koalicja rządząca się rozpada i o tym też powiemy, ale mnie intryguje jedno pytanie do pana posła Poncyliusza. Jak tam przywództwo w Platformie? Bo ja mówiąc, że nie wiem, kto jest szefem Platformy. Czy już Rafał Trzaskowski, czy jeszcze Borys Budka? Może pan poseł wie. Proszę pytać członków Platformy Obywatelskiej, ja jestem tylko posłem Koalicji Obywatelskiej, ale z tego co wiem, statutowo dzisiaj szefem jest Borys Budka, a Rafał Trzaskowski jest wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej, obok kilku innych, między innymi obok Tomasza Siemoniaka, z tego co pamiętam. No dobrze, ale to jest tak, że nie ma jakiegoś kryzysu w Platformie, niech pan poseł powie prawdę, jak tam jest. Czy będzie ale mówię zmiana, ja, czy... panie redaktorze, nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, już tym bardziej władzy, w związku z tym nie wiem za bardzo, czy tam cokolwiek się ma zamiar zmieniać, czy się ma nie zmieniać. Statutowo chyba wcześniej niż w styczniu przyszłego roku nie ma możliwości robienia spotkania, znaczy organizowania spotkania, które miałoby zmienić władzę Platformy Obywatelskiej. A pana, skoro jest pan takim zewnętrznym obserwatorem, to może pan mówić bardziej szczerze i może ma pan lepsze oko. Powinno... Ja cały czas szczerze mówię. Ja wiem, ale no, politycy są partyjni, to mają jakieś kotery, jakieś gry rozgrywają, a pan poseł jest wolny od tych gier, wolny od tych koterii. Może powiedzieć prosto, jak to jest i czy Borys Budka powinien ustąpić dla Rafała Trzaskowskiego. Każda partia ma swoje koterie, grupy, które uważają tak lub inaczej. I nie jest tutaj Platforma Obywatelska jakimś odszczepieńcem. I pewnie słyszę takie, znaczy nie pewnie, tylko słyszę takie głosy, że można by to inaczej i tak dalej, ale to wie pan, nie znam grupy, środowiska, gdzie będzie więcej niż trzy osoby, gdzie ktoś nie będzie mówił, że coś można było inaczej, lepiej i tak dalej. Więc to jest dość naturalne. To jest też życie każdej partii politycznej. Myślę, że to samo dzieje się w Zjednoczonej Prawicy, to samo w Lewicy czy w PSL-u. No, w Lewica dopiero miała swój festiwal pod tytułem Łączenie się i chowanie nazwy SLD i tam dopiero się działy ciekawe rzeczy. No dobrze, ale to jeszcze ostatnie pytanie do pana posła Pawła Poncyliusza. Czy zagłosuje pan za Bartłomiejem Wróblewskim? Bo wy się chyba znacie. Nie wiem, czy się lubicie, ale pewno się lubicie. Znamy się i faktycznie w zeszłym tygodniu razem z Pawłem Kowalem odbyliśmy spotkanie z kandydatem PiS-u na Rzecznika Praw Obywatelskich. Rozmawialiśmy o tym, co on chce zrobić. Przedstawił swój program. My zaproponowaliśmy, żeby również ten program przedstawił całemu klubowi, nie tylko nam. Wiadomo, że no dla klubu Koalicji Obywatelskiej Bartłomiej Wróblewski będzie się kojarzył z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 roku. Więc to na pewno nie będzie miła rozmowa i na pewno ten wątek będzie się pojawiał. Natomiast oczywiście Bartłomiej Wróblewski ma kompetencje, no dużo większe niż poprzedni kandydat Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o bycie Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Zaznaczał w swojej rozmowie, że będzie starał się być rzecznikiem wszystkich środowisk, że chciałby stworzyć, trochę robię mu kampanię tutaj, ale to no, po prostu relacjonuje, ja tak, o czym mówił. Ja słucham sobie, a jak to jest sympatyczne. Ale to znaczy decyzja w tej kwestii będzie należała do klubu i no powiedzmy sobie szczerze, to są decyzje bardzo, bardzo polityczne i możemy się z panem Wróblewskim lubić. Ja się też lubię z wieloma innymi politykami Prawa i Sprawiedliwości i różne rzeczy mnie z nimi łączą, jeśli chodzi o historię, ale no tu mamy twardą politykę i musimy sobie patrzeć na taki szeroki kontekst i szeroki obrazek, a nie tylko w kategoriach indywidualnych relacji z poszczególnymi politykami, z którymi pracujemy w komisjach. Nie jest pan członkiem Platformy, to może pan zagłosuje za Wróblewskim. Może, ale jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej i to też klub koalicji będzie decydował, jakie będą nasze ruchy w tej kwestii. No dobrze, to teraz przejdźmy do Lewicy. Koalicję zostawimy sobie w tym wątku na koniec. Pan poseł Szejna, patrzę na sondaż Rzeczpospolita, pierwsza strona, dzisiejsze wydanie tego dziennika. Gdyby Polacy mieli głosować, to Piotr Ikonowicz ma najwięcej chętnych, wasz kandydat, ale chyba w Sejmie w głosowaniu przepadnie, panie pośle. No cóż, to jest oczywiście demokracja parlamentarna i większość
parlamentarna My tu Prawie i Sprawiedliwości z uporem maniaka forsuje człowieka, który również przepadnie, ale tu z kolei w Senacie, mówię panu Wróblewskim, co do którego... A to zobaczymy, to jeszcze... Może Lewica go poprze. Pan poseł Wróblewski mówi, że na swojego zastępcę wybierze kogoś o bardzo lewicowym i charakterze, i poglądach, i wrażliwości. Może was przekona. No tak, ale co to znaczy lewicowość według pana Wróblewskiego? To aż mnie tutaj ciarki przeszły po plecach. Człowiek, który doprowadził do tego, aby przed Trybunałem Konstytucyjnym zawisła sprawa dotycząca ustawy aborcyjnej, a więc w konsekwencji ten pseudotrybunał doprowadził do sytuacji, w której w Polsce jest właściwie całkowity zakaz aborcji, że kobiety będą zmuszane do dramatycznych wyborów. Panie pośle, to wyście to konstytucję napisali, nie pan poseł Wróblewski, a inne trybunały także orzekały podobnie, że życie jest chronione od poczęcia, do naturalnej śmierci. Ale panie redaktorze, mam taką prośbę do pana, jako do inteligentnego człowieka, żeby pan inteligencji naszych widzów nie obrażał, nie. Dlatego że proszę, dzisiaj bez ta konstytucja... Otóż ta konstytucja to jest dzisiaj taki po prostu, można powiedzieć, kawałek papieru, z którym robi sobie PiS, co chce, wygina go w lewo, w prawo, sadza sobie pod siedzenie, żeby troszkę wyżej podskoczyć w sondażach. Przecież Trybunał Konstytucyjny, który będzie orzekał również w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunał Konstytucyjny, który ma orzekać na wniosek pana Mateusza Morawieckiego o tym, czy konstytucja jest wyższym prawem w hierarchii od prawa unijnego. Za chwilę Trybunał Konstytucyjny będzie orzekał w każdej sprawie, która jest niewygodna dla Prawa i Sprawiedliwości. To już nie jest Trybunał Konstytucyjny, tylko usłużny sąd PiS-u. Ja w ogóle w ogóle bez jakiejkolwiek powagi traktuję tą instytucję. Jeżeli pan Wróblewski jest jednym z tych, którzy przy współpracy z tym Trybunałem Konstytucyjnym uderzył w polskie kobiety, w ich prawa, no to nie jest człowiek, który w jakikolwiek sposób nadaje się na rzecznika praw obywatelskich. Panie mecenasie, nie wiem, czy pan jako człowiek bardzo inteligentny z kolei nie posunął się za daleko, bo no to jest tak, że jednak są pewne reguły, sędziów wybiera Sejm, no ta większość sejmowa może się panu nie podobać. Polskie społeczeństwo i jego wybory mogą się panu nie podobać, ale Sejm wyłania sędziów i oni sądzą. Takie są zasady. Ja wiem, że teraz w Stanach jest... No tak, ale sędziowie by zostali wybrani, część z nich nielegalnie, tak samo jak przez Krajową Radę Sądownictwa zostali wybrani nielegalnie. Mamy 17 postępowań przed Radą Europy, mamy kilka postępowań Komisji Europejskiej, na arenie międzynarodowej. Co do nielegalności, to możemy toczyć długi spór przy kawie. Pamiętam pracę świętej pamięci już pana profesora Banaszaka o tym, czy oni są legalni, czy nielegalni. To jest dość skomplikowany proces prawny. Nie jest skomplikowane, panie redaktorze, jest bardzo proste i my już jesteśmy gotowi na to, żeby, jeżeli, tak jak widzę, zauważył pan słusznie na i bardzo miło, że większość Polaków uważa, że rzecznikiem praw obywatelskich powinien być lewicowy w poglądach pan Piotr Ikonowicz, zresztą prawnik, który całe życie walczy o tych wykluczonych, o tych słabszych, o prawa człowieka, o prawa obywatela. Tak, chcę panu powiedzieć, że 2,5 roku my mamy przygotowaną ustawę, która tą całą sytuację dotyczącą sądownictwa, dotyczącą prokuratury upolitycznionej przez Ziobro, dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego wysprzątamy. To się stanie szybko, ale też chcę panu powiedzieć, że odpowiedzialni za to, tak jak pan Wróblewski, jak pan Ziobro, jak pan Kaczyński, jak pan Morawiecki, będą ponosić odpowiedzialność za łamanie konstytucji. I też ja przyglądam się sędziom Trybunału Konstytucyjnego, jak oni będą mogli potem Polakom patrzeć w twarz po tych wszystkich orzeczeniach, które są orzeczonami na zlecenie polityczne, a nie merytorycznymi. Panie pośle, jak Lewica jednak z tym elementem postkomunistycznym mówi o sprzątaniu, to ja mam lekkie, mnie z kolei ciarki po plecach przechodzą, bo tego pan mecenas swoją wypowiedź zaczął. Mam nadzieję, że to będzie sprzątanie w ramach jakiejkolwiek logiki prawnej. No dobrze, to tylko ostatnie pytanie do pana posła Szejny. Jak rozumiem, Bartłomiej Wróblewski, co by nie zrobił, czego by nie zadeklarował, jakiego by zastępcy sobie nie wybrał, to w Senacie na wasze głosy nie ma co liczyć. Ale panie redaktorze, to nie jest kwestia, co by nie zrobił. To jest kwestia, co on już zrobił. Jakim człowiekiem, politykiem PiS się okazał i jakie wyznaje poglądy. On, krótko mówiąc, rozróżnia ludzi na lepszych i gorszych. Jest radykalnym ortodoksem politycznym, prawicowym. On dla ludzi lewicowych nie miał nigdy ani serca, ani ochoty im pomagać. Słabszym przede wszystkim, kobietom. Więc to, że on dzisiaj powie, że weźmie jakiegoś zastępcę z lewicy, o lewicowych poglądach, to zaczyna po prostu brzmieć jak jakiś
słaby żart z kabaretu. Nie ma co liczyć na głosy lewicy ani w Sejmie, ani w Senacie. To mamy jasną konkluzję. No dobrze, panie pośle, teraz czas do koalicji rządzącej. Koalicja rządząca po raz czwarty. Dwa razy nie wystawiła swojego kandydata, teraz raz wystawił, a przegrał. Drugi raz wystawił swojego kandydata. Może nie macie dość siły, albo nie macie dobrych ludzi, którzy mogliby przekonać chociaż część opozycji, żeby zagłosowali za waszym kandydatem w Sejmie lub w Senacie. Panie pośle, o tym doskonale wiemy, jaka jest konstrukcja prawna, że Rzecznika Praw Obywatelskich wybiera Sejm za zgodą Senatu. W związku z tym tutaj nastąpił pewien klincz polegający na tym, że opozycja ma większość w Senacie, Zjednoczona Prawica ma większość w Sejmie i tak to na ten moment wygląda. Ale trudno się tutaj nie odnieść do tego, co powiedział przede wszystkim pan poseł Szejna, bo pana posła Poncyliusza może chciałbym tym razem w jakiś sposób oszczędzić. Otóż, panie pośle, o demokracji się mówi, ponieważ mówił pan o demokracji parlamentarnej bez przymiotników. Demokracja jest jedna. Nie dodajemy przymiotników, kiedyś było to demokracja ludowa, demokracja partyjna, demokracja komunistyczna i tak dalej, i tak dalej. Ale jak się okazuje, słuchając tego, co pan powiedział, no to komuna może wyjść z Polski, ale nie wychodzi z człowieka. To znaczy to myślenie komunistyczne i pan jest tego najlepszym przykładem. Panie pośle, to jest trochę ad personam, a jak o sprawę mi chodzi. Mi chodzi, panie pośle, o sprawę. Dlaczego jest taki klincz? Macie większość w Sejmie, potrzebujecie dwóch głosów w Senacie i trudno wam je zdobyć. To nie jest dużo, dwa głosy. Ale przecież ja już o tym powiedziałem, panie redaktorze, na samym początku. To jest klincz, ale to nie jest tak, że wszyscy to są założeni platformersi, tam jest PSL, są niezależni, można jakieś ruchy podjąć, a wam to nie wychodzi. I o tym rozmawiałem, że no już mówiłem, że jest w tej chwili klincz, opozycja będzie zrobiła wszystko, żeby zablokować wybór bardzo dobrego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. A ja chciałbym przypomnieć o jednej rzeczy, bo pan poseł Szejna tutaj bardzo brzydkie słowa używał wobec pana Bartłomieja Wróblewskiego. Mówił o tym, że jest coś w rodzaju pseudo-trybunału konstytucyjnego. No to panie pośle, no też mam powiedzieć, że jest pan pseudo-posłem, że jest pan pseudo-działaczem lewicowym i tak dalej, i tak dalej. Jest pan pseudo-mecenatem. Nie, panie, bo teraz zaczynamy się obrzucać się... W ten sposób obrażać. Ale nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby porozmawiać konkretnie, merytorycznie. Otóż proszę pana, ja nie potrzebuję tego panu przypominać. Panowie, spójrzcie się na minę pana posła Poncyliusza, jak on się na to wszystko patrzy. Nie wolno tak do siebie mówić. Ale ja nic nie mówię do pana. Ja tylko skończę i zaraz oddam głos do studia. Ale panie pośle, jeżeli pan mówi, że pan Bartłomiej Wróblewski jest twarzą kwestii, co razem z Trybunałem Konstytucyjnym doprowadził do tego, że kobiety wyszły na ulicę. No tak. Otóż chciałem panu posłowi powiedzieć, że pan poseł Wróblewski korzystał z swoich konstytucyjnych praw, jakie daje mu po prostu możliwość wykonywania mandatu posła i senatora składającego. Znaliśmy jego poglądy. Konstytucyjnego. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że każdy parlamentarzysta, pan tego nie rozumie, ja się tego nie dziwię, że przede wszystkim parlamentarzyści są od tego, żeby bronić najsłabszych, najbardziej bezbronnych, a tacy są właśnie, takie są właśnie dzieci, są dzieci chore, tak, no to ja mamy nie tutaj mają obraz lewicy, która wyrasta gdyby, z tej sytuacji, życia, która jest połączeniem, pan poseł Szejna jest pewnym połączeniem lewicy. Dobrze, to już nie opisujmy, dajmy adwocem panu posłowi Szejnie, chociaż ja tylko dopowiem, rzeczywiście jest tak, że lewica bardzo epatuje. No tylko panu posłowi Kalesie chwilowo dziękuję, a pan poseł Szejna zaraz wziął głos, ale najpierw ja coś powiem, bo mam takie prawo i bardzo lubię z niego korzystać. To jest tak, że lewica bardzo lubi epatować tymi dziećmi bez głowy, ale głównie chodzi o dzieci zespołem Downa. Akurat nieprawda. Ja pracuję w radio, gdzie jest audycja Radioaktywni, w Radio Wnet. Tworzą ją dzieci i młodzież z zespołem Tyson, z zespołem Downa. Są cudowni ludzie i też nie bardzo rozumiem, dlaczego oni mieli mieć gorsze prawa niż ja, czy niż pan poseł. Kropka. Ale panie pośle, panie redaktorze, skoro pan tutaj mnie wywołał do... Wywołuję, to prawda. Powiem, przy tych, jeśli chodzi o w ogóle liczbę aborcji w Polsce, zanim doszło do całkowitego właściwie zakazu, to było około 1000 w poprzednich latach, z czego tylko 2% dotyczyło właśnie przypadków, o których pan mówi, czyli dzieci z zespołem Downa, wszystkie inne to były dramatyczne sytuacje płodu, które najczęściej no, chociażby nawet nie miały, jeśli pana statystyki miały, są dobre, miały, to chodzi o 2%. Nie miały możliwości podjęcia... 2% panu nie robi różnicy? ...życiowych, więc mówienie, że tu chodzi o dzieci, cała lewa czy płody z zespołem Downa, to jest po prostu nieprawda. Druga sprawa jest taka, jeżeli chce ktoś z państwa powiedzieć, że w Polsce tylko 1000 aborcji się odbywało rocznie, to pan to powiedział. To jest nieprawda, dlatego że przez właśnie PiS i tego typu takie udawanie, takie przeprowadzanie kobiety do podziemia, do tego, że muszą wyjeżdżać za granicę, aby dokonać tej świadomej decyzji
Dlatego to dotyczy też kobiet biednych, bo przecież nie stać biednej kobiety na to, żeby wydać tysiące złotych i wyjechać w Niemiec gdziekolwiek. Jesteście po prostu, powiem panu posłowi, okrutni. Jesteście okrutnikami i dlatego taki człowiek jak wobec kobiet, wobec ich praw świadomych macierzyńskich, wobec ich praw człowieka, wobec w ogóle zasłaniacie się konstytucją. To którą... jest dramat. Panie, to ja się tylko do pana posła Szejny się dopytam, bo staram się różnych polityków lewicy o to akurat pytać i Platformy, kiedy zna się życie i to są różne odpowiedzi. Ja nawet znalazłem taką odpowiedź, że w momencie urodzenia, że taki 9-miesięczny płód jeszcze jest płodem, a dopiero się urodzi jest dzieckiem dla pana posła. Kiedy człowiek się zaczyna? Panie redaktorze, a wie pan, że przecież na gruncie prawa cywilnego płód czy dziecko pan poseł Szejna ma głos. Tak, jeżeli urodzi się żywe, tak, no jeżeli, czyli można by przyjąć również taką konstrukcję, którą przyjęło prawo cywilne. Do momentu urodzenia się żywego nie ma żadnego, nie ma człowieka de facto jeszcze, prawda, nawet. Bo przecież nie urodzenie się martwego dziecka oznacza, że ono nie będzie na żadnych praw, na przykład nie będzie dziedziczyło po kimkolwiek, nie będzie nabywało innych praw, dopiero kiedy się urodzi, żywe. Więc nie będę się wdawał w tą dyskusję medyczną, ale pokazuję panu, że nawet taką konstrukcję przyjęło prawo cywilne, tak? Że człowiek zaczyna się od momentu urodzenia. A z drugiej strony wyroki Trybunału mówią troszeczkę co innego. No dobrze, wyjdźmy z tej bardzo ważnej dyskusji, ale której chyba nie rozstrzygniemy. Jeszcze do koalicji rządzącej przejdźmy, pan poseł Piotr Kaleta. Na ile jest tak, że wczoraj po raz kolejny z Rady Ministrów spadł projekt Europejskiego Funduszu Odbudowy, Krajowego Planu Odbudowy? Kiedy rząd się w końcu zdecyduje i podejmie jakieś ruchy? Bo Bruksela na nas już patrzy z takim gniewnym okiem, że się ociągamy trochę z tym projektem. Bruksela cały czas się, panie redaktorze, na nas patrzy gniewnym okiem, jak mamy takich europosłów jak Biedroń i cała ta reszta, które tylko na nas donoszą. Spokojnie, mamy czas do końca czerwca, także doskonale o tym wiemy, że to... Do końca kwietnia. No, niektórzy mówią, że do końca czerwca. Do końca kwietnia Bruksela musi dostać wytyczne co do Krajowego Planu Odbudowy. No i to tutaj mamy rozbieżne informacje, ale to powiedzmy sobie szczerze, to jest kwestia, która musi, jak się okazuje, być przedyskutowana raz jeszcze w obozie Zjednoczonej Prawicy, bo nie, przecież to nie jest tutaj nic nowego, że ona wywołuje emocje. Z tego, co mi wiadomo, wkrótce ma się odbyć spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy. W związku z tym te sprawy muszą tam zostać dopięte. I wtedy będzie to musiało stanąć na parlamencie, na Sejmie. Będziemy musieli o tym podjąć w tym temacie podjąć dyskusję. Ale wydaje mi się, że bardzo też istotna jest kwestia do tego, aby przeprowadzić bardzo szeroką, bardzo intensywną kampanię informacyjną, która też będzie mogła pokazać naszym rodakom, na czym tak na dobrą sprawę to wszystko polega i gdzie tkwią jakieś wątpliwości. Czyli dwa tygodnie czasu na to, żeby przekonać Polaków, a tym samym przekonać Solidarną Polskę, jak dobrze rozumiem tego programu. Na koniec pan poseł Paweł Poncyljusz, który był na początku, to będzie i na końcu. No dobrze, panie pośle, jak wypaść się na ten Krajowy Fundusz Odbudowy, dlaczego Platforma Obywatelska, która jest taka proeuropejska, tak bardzo mówiła, rządzie nie wetuj, nie stawiaj się, przyjmuj, bo to jest ważne dla Unii Europejskiej, żeby przyjąć kompromis, środki europejskie, a teraz... będzie głosować przeciw. Ja nie rozumiem, pan poseł Kaleta też pewnie nie rozumie, pan poseł Szejna może rozumie, ale czy pan poseł rozumie tą postawę? Ja rozumiem tę postawę, dlatego że dzisiaj widać jasno, że pieniądze z Funduszu Odbudowy, czy Krajowego Planu Odbudowy, w ramach Krajowego Planu Odbudowy będą po prostu tylko i wyłącznie paliwem politycznym dla PiS-u i tego dowodem jest choćby to, że cały Krajowy Plan Odbudowy tylko opiera się na funduszach bezzwrotnych. Dobra. A przypominam, że więcej pieniędzy jest na fundusze zwrotne niż na bezzwrotne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że wydaje się, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość, co chyba ma trochę racji, tak poważnie i priorytetowo traktuje te europejskie pieniądze z Europejskiego Funduszu Odbudowy, a czasem nawet nazywa to planem Marszala, takie słowa już się pojawiły, no to planem Marszala, ja rozumiem, takie plany strategiczne,
są planami, których no, musi być zawarty jakiś kompromis pomiędzy różnymi środowiskami politycznymi, a co za tym idzie, różnymi grupami wyborców, którzy mają swoich przedstawicieli. Taki kompromis został zawarty, pan minister, Buda o tym mówił. Ja przyznałem rację, bo rzeczywiście ten plan tylko mówię, że tak bezwzględnych, nie ma środków dłużnych, ale to będzie potem. Natomiast jest kompromis, będzie komitet sterujący, gdzie będą samorządowcy, gdzie będą także przedstawiciele opozycji. Te negocjacje pokazały, że koalicja rządząca daleko poszła wam na rękę, bo tak to wygląda, a wy i tak mówicie nie, jakbyście traktowali to politycznie, jakby te pieniądze były dla was instrumentem politycznym, a nie odbudowy gospodarczej kraju po pandemii. To pana opinia, natomiast my mamy trochę inną opinię na ten temat, to znaczy my właśnie oczekujemy tego, aby ciałem, które będzie monitorowało na bieżąco realizację tego programu, byli w tym ciele byli nie tylko przedstawiciele władzy i rządzących, ale również i przedstawiciele opozycji, a również i samorządów. I na to zgody nie ma. Po drugie, my mówimy, że 40% wszystkich środków powinno być dedykowanych samorządom, a dziś raczej widać, że całe środki pójdą albo do spółek Skarbu Państwa, albo do instytucji państwowych, a więc wszystko, co jest pod kontrolą Zjednoczonej Prawicy, a reszta będzie się tylko miała cieszyć informacjami z telewizji publicznej, że coś gdzieś zostało zbudowane. Ale ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, bo ona jest ważna, bo umyka nam pewna taka... Ale co to za różnica, to jest istotne, bo pan zarzuca Prawo i Sprawiedliwości, że zrobił z tego kampanię, ale te pieniądze, ja czytałem ten projekt dość uważnie i tam są rzeczy do konkretnych, można mieć uwagi, ale elektromobilność, poprawa jakości miasta, zielone energie, są pieniądze, będą trafiać do Polaków, chce albo pan, do samorządu na ten właśnie. Temat rozmawiać? Ja się bardzo cieszę jako członek Komisji Energii, że chce pan na ten temat rozmawiać. To ja panu odpowiem. Dwa konkursy na e-busa zostały położone przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Elektrycznych samochodów miało być 1 000 000 według Morawieckiego. Autobusy prawie już miały jeździć, polskie autobusy elektryczne. Co mamy? Nic nie mamy. Więc skąd jest przekonanie, że jak dzisiaj wpisze się po raz kolejny te same punkty programowe, to one tym razem zostaną zrealizowane, bo one nie przepadły z tego bardzo powodu, że nie po ma czasie, pieniędzy, czy nie było pan poseł Piotrka, tak chciałby odpowiedzieć. Dlatego, że gamonie się tym zajmowały przez lata i nie ma pewności, czy po raz kolejny gamonie pośle, nie tak zabiorą pan, się za tak pan trzymał fason, do końca pan poseł trzymał fason i na koniec z gamoniami. No dobrze, panowie, jesteśmy bardzo po czasie, zaraz mnie wyrzucą ze studia i tak to się skończy. No dobrze, tu stawiamy kropkę. Andrzej Szejna, Piotr Kaleta, Paweł Poncyliusz byli gośćmi. Panowie, dziękuję bardzo, do zobaczenia i głosujcie. A może jakieś wspólną, zakuszcie jakąś nad wspólną ustawą, jakiś taki, wymyślmy wspólny projekt ustawy, który... Myślę, że będzie dziesiątki dzisiaj ustaw w najbliższych dwóch dniach, gdzie będziemy głosować tak samo. Do widzenia, już mi każą. Panowie, do zobaczenia. A my za chwilę mamy publicystów.